Halo, witajcie, to są Ryfek. Witam was w kolejnym ajzaczku i dzisiaj was zaskoczę, bo nie idziemy ani na The Witness, ani na... jak ten drugi się nazywał? Night Leaves, o! Idziemy na Grida! Kwartalna seria z Grida po prostu będzie. Nie grałem milion lat tego Grida, mówię, dobra, gram Isaaciem, bo przecież nikim innym nie wyrobię tutaj tego Grid Moda. Co to mamy? Tak kupienia, ole, syf, itemy, o mój Boże, ale gówno. Aczkolwiek, tam dwa itemy do zmiany, tam mam tylko jeden. No to wolałbym tu zmienić itemki. No, tam się podoba. Ole, śmiech, głupek, jakaś pijana hiena. Nieważne, bierzemy sobie HP. I lecimy. Ja uwielbiam, to jest jeden z najlepszych w ogóle efektów tych. Tych papierów, papirusów, co to jest? Berfrajfów, jeżeli chodzi o w grze. Ja się nie umiem wysłowić, ale mam dobry humor. Ole, co ja zrobiłem za kolację dzisiaj, to klękajcie narody po prostu, widzowie. Robiłem już ją kiedyś, ale dzisiaj po prostu wyszła taka perfekcyjna, że to masakra. Chlebki nany, polecam wszystkim, to są chyba hinduskie. Chlebki nany, są przepyszne. Do tego masełko czosnkowe. Już nie z czosnku, z proszku, tylko z prawdziwego czosnku wyciskanego. Kolendra, kochani, kolendra. Znacie w ogóle coś takiego jak kolendra? Kolendra w masę. Przepraszam, po prostu mam głupi humor dzisiaj. I o Jezu, jest gituba. Film przed chwilą obejrzeliśmy sobie z narzeczoną. Gra tajemnic chyba po polsku to się nazywa, o Alanie Turingu. Jedna z nich mi napisała, jak pisała na Discordzie, że idziemy oglądać ten i ten film, napisała, że oglądała na lekcji jej się nie podobał. Mi się bardzo spodobał, ja lubię bardzo tego typu filmy. A akurat o Alanie Turingu coś już wiedziałem i tak naprawdę troszkę zaspoilerowałem narzeczonej na samym początku filmu tym, co wiedziałem na temat Turinga, tak naprawdę, co się w tym filmie wydarzy. Nie będę mówił więcej, żeby tutaj komuś może nie spoilerować tego filmu. Ja polecam, jak ktoś lubi właśnie coś trochę naukowego, historycznego. Dla mnie bardzo, bardzo super film. Powiem wam, że nawet bardzo polubiłem tego aktora. Turinga gra ten... jakiś Cucumberbuff, nie wiem jak się czyta tego aktora. Ja go tylko kojarzę z tego mema. Do dormu, I've come to bargain, coś tam. Nie pamiętam, Jezu, ale głupoty dzisiaj gadam. Nie oglądałem Marvela, ale ja wiem, że on grał tego gościa, co z jakimś tam bogiem czy czymś poszedł handlować. Proszę, co ja sobie głupoty gadam. Ja już się zamykam, bo po prostu ktoś pomyśli, że ja na serio tak gadam dzisiaj i jestem jeszcze pijany czy coś. A nie jestem. Jeszcze nie. Pozdrawiam. Idziemy sobie po Berfrajfa, idziemy sobie po kluczyk i lecimy do Treasure Roomu. Zobaczymy, jaki ten będziemy mieli. I co? Powiem wam, że jako Isaaciek to ja bym z chęcią sobie poszedł na Angel Roomy tutaj dzisiaj. Nie zależy mi kompletnie na częściach klucza, więc te części klucza jako Isaaciek sobie z chęcią zmienię na coś dobrego. I tu strasznie dużo obrażeń otrzymałem kompletnie bez sensu. No nie idzie mi to jakoś specjalnie dobrze. Może dlatego, że mam zbyt dobry humor w tym momencie. Nie dokończyłem w ogóle, co zrobiłem na ten obiadokolację dzisiejszą. Te chlebki nan, w środku jeszcze oczywiście wieprzowinka z łopateczki, warzywka, serek, keczupik. Na tych chlebkach, no po prostu poezja, proszę. Proszę państwa, poezja. Aż się zastanawiam, czy na gotuj z Rywkiem to nie byłoby lepsze od burrito, bo... A, no jeszcze ryż oczywiście do tego, aż mi ucho spędzi. Nie wiem, czy na gotuj z Rywkiem to nie byłoby lepsze, bo jest takie troszkę ciekawsze. Burrito to każdy chyba dałby radę zrobić. Dobra, kochani, bierzemy sobie safety pina, bierzemy sobie kluczyk, idziemy do treasure roomu, zobaczymy, co to będzie. O nie, jak ja was nienawidzę. Wymędy. No dobra, bierzemy sobie Book of Belial. Będziemy mieli część przemianów Bookworma. No i niestety nie będę w stanie zamienić tego itemu. Ale syf. No chciałem podnieść najpierw w tą... Ale zniole gówno. Dobra, walka z bossem, będziemy mieli walki z Duke of Flyem. Duke of Fly nie najgorszy bossik, powinniśmy dać sobie radę. Bombkę sobie zostawię na wypadek, jakbyśmy mieli jakiś kamień z X-em. Chociaż powiem wam, że dwa razy Duke of Fly to nie będzie raczej trudna walka pod względem tego, że ja zdrowie mogę stracić, tylko to będzie bardzo długa walka, bo on tych much to tutaj będzie przywoływał na pęczki. Ja nie mam żadnych pocisków penetrujących, a to jest jeden z najlepszych itemów, jaki moglibyśmy w ogóle dostać na Grid Mode. Wiele razy to mówiłem, że najlepszym efektem na Grid Mode jest właśnie efekt pocisków penetrujących.
Tak samo jak na piętra alternatywne. Odkąd piętra alternatywne pojawiły się w grze, też stwierdziłem, że na nich pojawia się tak dużo różnych przeciwników, którzy też często mają przy sobie jakichś innych pomagierów albo przywołują innych przeciwników, że pociski penetrujące to jest jedna z lepszych rzeczy. I chyba mi się wydaje, że powaliły mi się Duke of Fly'e, zacząłem bić tego drugiego i tak, każdego zbiłem do minimum praktycznie. No dobra, z jednym Duke'iem to już nie ma problemu. No mówię, to jest taka walka, która będzie po prostu bardzo długo trwała, ale zagrożenia przy tych muchach nie czuję żadnego. To się nagrywa, nagrywa bardzo dobrze, 6 minutka. Wam, kochani widzowie, przypominam, jeżeli chcecie, możecie dostać łapkę w górę, subskrybować i oglądnijcie sobie dzisiaj jakiś dobry filmik. Miłego oglądania wam życzę i smacznego popcornu do filmu. No dobra, Devil Room olewam, tak jak mówiłem, będziemy mieli 100% szans na Angel Room na kolejnym piętrze i mam na przecenie, kurde, nie stać mnie nawet na to czerwone serduszko. Bardzo bym chciał kupić to czerwone serduszko na przecenie, mam nadzieję, że tutaj jednak coina mi się uda dostać albo czerwone serduszko po prostu wyleci. No bo rzeczywiście z tym zdrowiem jest troszkę kiepsko. Wiecie co, ja wysadzę tę maszynę. Okej, okay, kluczek mi się zwrócił, super, pójdziemy sobie od razu do Treasure Roomu. Będę miał możliwość zamiany tych itemów na kolejnym piętrze. O! I wiecie co, jakby się tutaj w Curse Roomie trafili przeciwnicy, ja bym miał ładunek i bym mógł zmienić item tutaj. Aj, nie ma przeciwników, no trudno się mówi. No dobra, wysadźmy może z czaszki, coś wyleci. No wyjdziemy na takiej samej ilości zdrowia, więc kompletnie nic tu niestety mi to nie dało. Dobra, mówi się trudno. Jedna fala, ja ją od razu pauzuję, żeby mieć ładunek. Zmieniamy sobie itemy w treasure roomach i lecimy dalej. Zobaczymy, co się nam w tych treasure roomach jeszcze trafi. Mam nadzieję, że mówię jakiś damage upik, jakiś tier upik albo Jacob's Ladder. Tier delay jeden z niewielu w grze tam był, też był dobrym itemem, ale Jacob's Ladder jest super. I tu bym akurat wziął Thin od Mushrooma, bo on tak bardzo nam te tiersy zwiększa, jak nie mamy żadnego tier zapa, że to jest jak dla mnie mega, mega opłacalny item. Włącz sobie opisy itemu, bo mnie trochę denerwują. Tutaj nic ciekawego nie ma niestety do kupienia. Jest za to kluczek na przecenie i kluczek na przecenie z chęcią kupię. No i co? Całe piętro, nie mamy tutaj możliwości zmiany itemu. Chociaż wiecie co, ja zrobię taki myk, spauzuję to i pójdziemy sobie do sklepu zmienić itemy. Może tam się coś trafi. 15 coinów to raczej bez problemu uda mi się uzbierać. Zmieniamy te itemy. A może podwójny ładunek na baterii? O, to jest ciekawe. Podwójny ładunek na baterii na Angel Roomy? No, powiem wam, że to jest dobra myśl. Dobra, to jednak mam na co wydawać pieniądze, niepotrzebnie tutaj pauzowałem, straciłem tylko trochę zdrowia i jeżeli się nie mylę, straciłem też coiny, bo przy pauzowaniu fali tracimy coiny, lepiej jest te fale wszystkie przejść na raz, ale nie no, z Jacob's Ladderem to będzie w ogóle teraz zupełnie inna rozgrywka. To nie są pociski penetrujące, ale to są pociski bijące tak wszystkich przeciwników na mapie praktycznie. Więc naprawdę będzie mega dobrze. Dobra, tutaj bez problemu, wy nie dobijacie do końca. Ty jesteś eksplodującym czempionem? Wydaje mi się, że tak. Jezu, jak ja mało biję, jak ja żadnych obrażeń praktycznie nie zadaję. I serio, ta eksplozja mi sięgnęła, ale syfior, no nic, mówi się trudno. Damage upa teraz bardzo bym potrzebował. Troszkę nam się niestety damage nas zmniejszył. Wow, ale się zablokowałem o ruch. Gram bardzo nieuważnie dzisiaj. Jest tak strasznie dużo obrażeń otrzymuję od teoretycznie bardzo łatwych przeciwników. Ale dobra, no jeszcze tych czerwonych serduszek troszkę mamy. Ja tu idę na Angel Roomy. Jeszcze bombę muszę zgarnąć zanim pójdziemy na Angel Roomy, bo inaczej nie będę miał jak zmienić części klucza na item. A no tak naprawdę po to właśnie idę do tych Angel Roomów. Więc oprócz baterii wypadałoby kupić jeszcze bombę. Oj, to nie wiem, czy mi się to uda na tym piętrze. Może być troszkę kiepsko z moimi coinami. A zdrowia też nie mam jakoś tak specjalnie na tyle dużo, żebym się tutaj dobrze czuł. I nawet nie mam tutaj bomby do kupienia. O, no to nie, to nie, to muszę podziękować. Dobra, wy mi się przydacie. Na to na przykład. Aj, 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 dobra, ja go muszę wysadzić przy tym begarze i przy tym jeszcze muszę wysadzić drugiego. No serio? Nie wyleciała piątka? Ale syf. No dobra, trudno się mówi. Kupujemy kluczyk, zmieniam tutaj itemy, liczę na bombę. Nie ma bomby do kupienia, za to Soulheart na przecenie. To też jest troszkę ciekawe, ale nadal mi zależy bardziej na bombie. Wiecie co? Zobaczę, zobaczę jak to wyjdzie, zobaczę ile będę miał po prostu pieniędzy.
Czarny hancik, szczerze, jeden z lepszych. Na tej mapie różowy hunt byłby dosyć trudny. No i ten zwykły biały hunt też byłby problemem. Ten czarny powinien być nawet ok. A Glatoni to mi może tylko pomóc w tej walce tak naprawdę. Bijcie, bijcie go. Oczywiście, że tak. Ale to bym się zajął od razu. No dobra. Ciebie rozwalamy, a Glatoni mi pomoże. Au, o Jezu, a tu dałem ciała. Dawaj, bij do góry. Oj, coś nie chce trafić. No dobra, mało mam zdrowia. Trochę się robi niebezpiecznie. Nie chciałbym takiego podejścia tracić, bo jest naprawdę świetne. Więc tu się muszę troszkę skupić, bo gram okropnie. Gram naprawdę okropnie. Co to jest? Void of Glatoni. Przez 7 sekund, jeżeli nie mamy czerwonych serduszek, będziemy je regenerować i dostając minus speed. Dobre. Super. No dobra. Solharcik. Ja bym powiedział, że nawet dwa. Stać mi jeszcze na bombę. Leżysz, ty nie dasz tej bomby, co? Serio? No naprawdę? No to jestem niezadowolony. Oj, jestem w szoku aż. No dobra, trudno się mówi. To co, wojdę w Glatoni? No tam, regenerujmy się. Na maksa się praktycznie chyba wyleczymy. Nie wiem, może jakieś bomby dostanę z... A, dostaję plus speed, myślałem, że minus speed. No i lecimy na Angel Room. Nie mam niestety tutaj możliwości zmiany tego przedmiotu. Mega słabo. Co to jest za item? Quasar. Zjada wszystkie itemy na piedestale, daje nam wispy z Lamegatonu. Bez sensu. Bomba? Nie bomba, aczkolwiek bardzo dużo pieniędzy. No to ja zaryzykuję. Jeszcze raz skrzynkę lewą. Jest bomba! Jest bomba! Tak jest! O to chodzi! Nie będę więcej powiem wam tych raczej. Nie będę więcej skrzynek otwierał. Zostawię sobie kluczyk na treasure room po prostu. Dużo zdrowia mamy. Raczej się wrócę tutaj jeszcze po Demon Begara. Walka z tym aniołem troszkę czasu zajmie, wiem. Ale musicie to przeżyć razem ze mną. No to w życiu to mnie nie trafiło. No to oszustwo jest. I pójdziemy sobie zmienić itemki. Dwa itemy z Angel Roomu. A tak naprawdę tutaj, tu już widzimy dwa itemy, a będzie ich zaraz jeszcze więcej. No to mi się podoba. No i takie podejścia na Gridmode'zie to ja mieć mogę, ale żadnych innych. Dobra, luźno. I luźno. Jedna z dłuższych walk z bossem tu nas niestety czeka z tym aniołem. Jakby tu było jakieś ognisko na środku mapy, to ono by mi bardzo pomogło, bo naprawdę ja nie mam w ogóle praktycznie obrażeń. Jakiś damage up albo się szybko trafi, albo naprawdę to podejście, mimo tego, że ma początek świetny, to może się dosyć niespodziewanie skończyć. Brakuje mi po prostu damage'a. Aj, no tutaj tak stanąłem, że nie miałem jak tego uniknąć. Ale dobra, zdrowia mamy naprawdę jeszcze bardzo, bardzo dużo. Jakoś się specjalnie nim chyba przejmować nie muszę. Ej, to jest najdłuższa walka z aniołem, jaką w ogóle kiedykolwiek miałem. I na dodatek jeszcze tutaj muszę cały czas unikać tych skrzynek, bo no nie mogę sobie pozwolić na otwarcie którejś z nich. Bo to jest po pierwsze 5 coinów mniej, po drugie to jest... Chociaż może tu będzie item, dobra, ryzyk fizyk. Otwieramy skrzynkę lewą, ta skrzynka lewa jak na razie bardzo dobra była. Może się trafi item tam nawet. Rzeczywiście, nie pomyślałem o tym kompletnie. Aż, dobra. Zmieniamy. No tak myślałem właśnie, że widzę second harta. Okej. Dead Dove, czy... No nie, no latanie na tej mapie jest kompletnie bez sensu, więc bierzemy... O Jezus. Nie widzieliście tego. Dobra, coinik to jeszcze jeden. No nie, no tak się nie robi. No dobra, mówi się trudno. Co to było do kupienia jeszcze? Spirit Shackles, to jest w ogóle jakiś dobry chyba item, nie? Nie, dobra, jednak nie, to nie jest dobry item. Zmieniamy te itemki? Nie, zmienimy sobie na kolejnym piętrze, jeżeli będzie trzeba. To by było całe piętro, no to nic. Dobra, mamy jeszcze ładunek. Wolę zmieniać itemy tutaj, czy w treasure roomie? No tutaj, bez żadnej różnicy tak naprawdę. Zmieniamy sobie tu itemy. D8 i Alabaster Box.
Alabaster Box byłby dobry, jakbyśmy mieli jeszcze więcej pieniędzy, a tutaj byłaby na przykład możliwość kupienia sobie Soul Heartów, więc no tej temy mnie nie interesują, chociaż Habit jest dobry. Otrzymanie obrażeń daje nam kolejny ładunek, super sprawa. Będziemy sobie mogli zganiać dodatkowe ładunki, półtora czerwonego serduszka tutaj jeszcze mamy na piętrze, więc możemy sobie pójść jeszcze do Demon Begara, na dodatek sobie naładujemy dodatkowo nasze D6 i wiecie co, ja sobie od razu przygotuję ładunek od razu na potem. I proszę bardzo, Black Rune, super sprawa. I jeszcze Flat File, nie będziemy mieli teraz kolców w naszym Curse Roomie, ekstra sprawa, nie no, świetnie, świetnie to piętro wyszło. Nie spodziewałem się, że dostanę Secret Carta, najlepsze jest to, że mam Secret Carta i nadal nawet nie mam obrażeń 7. Nie wiem jaka jest w ogóle na to możliwość. Idziemy na kolejne piętro, kupujemy kluczyk, idziemy do Treasure Roomów i zobaczymy co tu będzie. O, to jest śmieszny item, ale go nie będę brał, na tyle mamy dobre itemy, nie sądzę, że będziemy mieli tutaj cokolwiek lepszego. Czerwone serduszko kolejne, do Curse Roomu możemy sobie wejść. O, a miałem nadzieję, że będzie Spin Down Dice Shard. Dauntless Heart. Jeżeli nasza ogólna liczba czerwonych i Soul Heartów jest nieparzysta, przeciwnicy mają szansę na wyrzucenie pół serduszka czerwonego albo Soul Hearta przy śmierci. A te serduszka bardzo szybko znikają. No dobra, no weźmy sobie. Dosyć ciekawa sprawa, teraz mamy chyba nieparzystą ilość zdrowia. Speed down, troszkę boli. Lock up bardzo fajnie. Speeda nie mamy aż tak złego, żeby to jakoś źle tutaj było. Dobry item, oba itemy bardzo dobre. Tutaj oba itemy również bardzo dobre. Nie mogę sobie pozwolić chyba na zamianę żadnego z nich. Ja bym wziął sobie Consolation Prize, Range up. A tutaj bym wziął, co się bardziej opłaca? 20% szans na zignorowanie i otrzymanie obrażeń, a tutaj pociski przeciwnika mogą być odbite. Czyli wydaje mi się, że Conehead jest lepszy, bo może zablokować też obrażenia otrzymane z bliska. Więc bierzemy sobie Conehead'a, na razie Black Runa nie mam na czym użyć. Tutaj mam bombę na Angel Room, mam nadzieję, że się oczywiście trafi. Ale jak będzie Devil Room, to też pójdziemy. No i dobra, całe piętro jak na razie możemy, nie wiem, użyć tutaj i zmienić te itemy. Nie będę brał tego SAU Juniora. Damage up z chęcią bym sobie wziął. Teraz mamy mnożnik na obrażenia. Naprawdę świetne te damage upy. To u nas będą robiły robotę niesamowitą. Zaczynamy to podejście na nowo, kochani widzowie. Boże, takie dobre podejście, że aż mi głupio, że taki głupi początek zrobiłem. Nie wiem, tak po prostu obejrzeliśmy ten film. Ja byłem tak zadowolony z tego obiadu, że no aż mówię, muszę się podzielić. Muszę wejść na odcinek z Isaaca i powiedzieć widzom, jaki ja zarąbisty obiad zrobiłem, bo po prostu nie wyjdę spełniony dzisiaj. Ale naprawdę, taki koks. A, i oczywiście to wszystko w przyprawach curry i garam masala, takie orientalne mięsko zrobiłem. No, pyszności, pyszności. Aż tak zmrużyłem oczy teraz z uśmiechania się, gdy o tym mówię, że nie zobaczyłem tych kolców. Przez przypadek nie wszedłem. Dobra, bierzemy sobie damage upa. Plus 4 obrażenia z jednego z damage upa, masakra. Lecimy dalej, no i módlcie się, żeby tutaj był Angel Room, bo Angel Room naprawdę milion razy lepszy w naszym przypadku jak Devil Room. Darmowy item z kluczyka. To jest coś, to jest coś. Dobra, ja się wami zajmuję tutaj, bo on wiem, że potrafi walnąć Brimstone'em jak są ci mali przeciwnicy. Na mapie jak ich chyba nie ma, no to chyba wtedy nie jest w stanie strzelić. Kolejne coiny, super. Przydadzą się raczej na kolejne piętro i fala już na walkę po Angel Room. Weź tutaj pójść pociski, może mi rozwalisz od razu. O, proszę bardzo. Czaszki, może jakieś Dry Baby by wyleciało. Powiem wam, że już z tym Secret Heartem czuję się tak pewnie, że mam w ogóle gdzieś itemy defensywne. Teraz jeszcze dostaliśmy Coneheada, to ja bym po prostu leciał dalej. Pakcik, no nie no, pakcik na tyle dobry item, że i tak już mam najlepszy item z Angel Roomu. To chyba pójdę w ten Devil Room. Za dobry item, żeby go olać, weźmy go sobie. Już czy Mark, o Jezu, pana Mareczka również uwielbiam. Ten item sobie natomiast zmieniamy. Damokles mnie nie interesuje, Ghast i Blood jest świetny. Zabijanie przeciwników daje nam Tears Up'a. I ten Tears Up może być ponad limit. Na dodatek mamy śmieszne rogi, to już w ogóle potrójny plus. Mam obrażenia 15 nagle, Boże Święty. Dobra, całe piętro, lecimy na kolejne. Świetny tutaj pięterko. Możemy się zastanawiać niedługo, jakbyśmy tutaj mogli sobie zwiększyć zdrowie. Jakiś solharcik na przedzenie by się przydał rzeczywiście, bo bez tego może być średniawka. Able albo triple shotik. No triple shota bym wziął. Tutaj luck up albo HP up. Nie wiem, czy bym nie zjadł tego itemu
po prostu za pomocą Black Runa. Tirsy mamy dwa razy gorsze, ale strzelamy trzy razy więcej pocisków, które są samonaprowadzające, na dodatek wypuszczają laser, więc jak najbardziej opłacalna zamiana. Tu ciekawy dosyć i tam 4-5V, jakoś go specjalnie nie lubię na kostce na D6, więc nawet go nie będę brał, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy byłem w Krasumie na poprzednim piętrze, mam nadzieję, że byłem. Co za runka? Perthrow! O, proszę bardzo. No to Perthrow ja bym ze sobą wziął do Devil Angel Roomu. Jak najbardziej. No dobra, to weźmiemy sobie Black Runa, tu jeszcze w ogóle Gold Coin, to jest świetny Curse Room. Black Runa bierzemy do Treasure Roomu, item zjadamy, bo żaden mnie jakoś specjalnie nie interesuje. Dostaliśmy w zamian za to Tear Zapasz od Speed Upa, więc jak najbardziej spoko, efekty. Perthrow sobie bierzemy do, mam nadzieję, że... Devil Roomu, nie Angel Roomu, co ja gadam z głupoty. I szczerze kupiłbym HP Upa za 15 coinów po prostu. I lecimy dalej. Tego Black Runa jakoś się chciałem po prostu pozbyć. Nie lubię tak go właśnie kitrać do ostatniej chwili, mając nadzieję, że będzie naprawdę taki mega beznadziejny item do zjedzenia. Na tym piętrze zmianki w sklepie mnie nie interesują. Jak dobry jest w ogóle jakikolwiek coś tam last, jak ten Bloody Last i tak dalej. Na właśnie Grid Mode'zie w jednym pokoju zabijamy tak chore ilości przeciwników, że ja w moment sobie na maksa ulepszę tirsy. Mamy teraz obrażenia 15, triple shota i prawie tirsy 5. Jest dobrze, jest naprawdę dobrze. Dobra, bombkę mamy. Teraz tą bombą, przecież nie będziemy mieli w ogóle Angel Roomu. Devil Room, to przed Devil Roomem koniecznie do sklepu kupujemy HP Upa, żeby móc wziąć jakiś item. I tak jak mówiłem, na 4-5V mi nie zależy. To jest damage up i luck up. Damage bardzo mały, czy na tyle opłacalny, żeby go się brało, że ja bym raczej go wziął. Bomba mi jest niepotrzebna, wysadzamy sobie was, może jakieś dwa coiny, albo nic. No dobra, to by było wszystko, idziemy na nasz Devil Room. Zobaczymy, co w tym Devil Roomie, z triple shotem i pociskami samonaprowadzającymi. No jak znalazł po prostu połączenie na Brimstone'a. Fajnie by było, jakby się trafił. Dobra książka, bardzo dobra książka. Kolejna część przemiany Bookworma, ale powiem wam, że na tyle mi mało zależy na tej przemianie Bookworma, że nie będę tracił dwóch serduszek w tym momencie. Zmieniamy te itemy. No i jest. Czy mogę wziąć, czy jestem w stanie pozwolić sobie? Tak, bo dostałem Lewiatana. Bierzemy oczywiście Lamp of Coal, jedną z najlepszych połączeń na Brimstone'a, jakie może być. No i niby taki szatański Brimstone, a taki kolor anielski ma, nie? Zarąbisty jest. Dobra, lecimy na kolejne piętro. Liczę na Solharta na przecenie. Ja chcę więcej zdrowia, no. Za mało HP mam. Co w Treasure Roomach? Bardzo dobry item. Syntoil, ekstra item. Ale tak bym tu zmienił. Wiem, że te majteczki dostały buffa. Teraz już nie są takie beznadziejne. Ale one są spokojne, przechodzimy spokojnie na pokój. Ja tutaj rzeczywiście siedzimy w jednym pokoju, no stąd, więc ja bym raczej ten item zmienił. TM Trainera nawet nie myślę, żeby brać. Nienawidzę tego przedmiotu. Zmieniamy te itemki tu. Solharta. Nawet nie na przecenie. Dobra, jest Solhart, ja po prostu biorę Solharty. Tyle, ile mnie stać. Tyle tych Solhartów tutaj kupuję. Biorę sobie bateryjkę. Idziemy do Curse Roomu. Blackheartik kolejny, super. Pertronal zostawiam na jakiś Devil Room. Zmieniamy te itemy. Aries oraz te czołgi. Dobra, to itemy tutaj znowu do zmiany. Troszkę HP stracę, ale pójdę i wejdę na kolce. Jak będę miał tylko ładunek. Nie ma co ładunku tutaj tracić. Dobra, kolce. No to jest zaledwie pół serduszka. Zmieniamy item w Treasure Roomie. No to byłby świetny item, jakbyśmy mieli zwykłe pociski. Niestety zwykłych pocisków nie mamy. Więc te itemki są dla nas kompletnie bez sensu. Ile to mamy przemianów puna? Jedną część chyba dopiero. Ta, dobra, to speedball mnie w ogóle nie interesuje. Zresztą i tak miałem kupować tylko i wyłącznie Solharty i przy tym zostanę. Lecimy sobie dalej. Zobaczymy, może w ogóle nie będzie itemu w Devil Roomie i tak będę miał zmianki z Devil Roomu na ten Treasure Room, więc nie ma co się na razie zastanawiać tym itemem z Treasure Roomu. Lecimy dalej. Nie no, taki Brimstone, taki Grid Mode, oj. Aż chce się częściej grać Grid Mode, no. Ten jaki czarny tutaj. Dobra, co w Devil Roomie? Dwa zdrowia. I itemy w ogóle nieprzydatne. Kolejna część przemian w Bookworma. A, już wezmę, tyle zdrowia mam, że mogę sobie pozwolić.
I mógłbym tego użyć, możemy równie dobrze baterię tutaj dostać. Albo bombę, bomba też się przyda. Dobra, zmieniamy te itemy. Damage up jak najbardziej, Maw of the Void mnie nie interesuje. Zbyt dobre mamy tiersy, żeby Maw of the Void mnie interesował. To co, Perthrow? Jaki jest tu jeszcze dobry item? Nie ma prawie tu już dobrych itemów, wszystkie najlepsze zgarnąłem. Nie biorę Perthrow tutaj, zostawię na sklep jakiś dobry. Solharcik? Co to było? Acid of Sloth. Sluje przeciwników o 50%. Oj, powiem wam, że jeżeli to by działało na całe piętro, to ja bym to sobie wziął. Używamy tutaj Perthrow. Czy ja widzę Maligana? O Jezu, jaki to jest dobry item. Maligan mamy, no taką słabszą przemianę w Gapiego. Mamy szansę na pojawienie much kamikadze przy trafieniu przeciwnika, a przy Brimstone to oczywiście działa mega często. Dobra, ten Acid of Sloth sobie zostawiam po prostu. Na wypadek, jakby to rzeczywiście działało na całe piętro. I lecimy na kolejne piętro, już przedostatnie? Ostatnie już, no tak, shop, dobra. Co tutaj? Szczerze, takie itemki bez szału, raczej do zmiany, a może od razu je zmienię? Hivemind! Hivemind jak najbardziej, my tych much będziemy trochę pojawiać. No i jeszcze pan Remigiusz, jak mi dasz Miszora na koniec, to ja wyjdę na ciebie. No prawie, no prawie, no dobra, lecimy dalej. Czy blokuje itemki na ładunku? Nie, nie interesuje mnie zmiana tutaj itemków. Dobry item mamy tam do kupienia i tak. Więc mam to raczej gdzieś. A i tak mnie nie stać na żaden item do kupienia w tym momencie, a nawet jakby tam coś innego, lepszego było. Mam tylko nadzieję, że rzeczywiście ten Acid of Sloth będzie działał przez cały pokój, bo tam nie było na nim napisane, że ma jakieś ograniczenie czasowe. Jeżeli tak, byłoby naprawdę super. Moglibyśmy mieć całą walkę z gridem zeslowowaną. No dobra, tu mi dużo nie brakuje, może nawet z was dostanę coiny, byłoby miło. O, no i proszę bardzo, coiny są. Bierzemy sobie Hivemind'a, nasze muszki teraz biją czterokrotność naszych obrażeń. Chaos jest świetnym itemem na grid mode'a, ale no niestety troszkę już za późno się trafił, żebym mógł z niego skorzystać. Będzie mnie stać na cokolwiek jeszcze? No niestety, to już był nasz ostatni item. Lecimy jeszcze na Devil Room, a może jeszcze zmienimy na maszynie itemki i uda mi się dostać jakiegoś Solharta. No dobra. O, Judas is Shadow. Jeszcze miałbym dwa razy większe obrażenia, aczkolwiek miał bardzo mało zdrowia. No, to powiem wam, że chyba dam sobie spokój. Bloody Gas jest dobry. Ale zmienię te itemy, liczę na... Nie wiem, zaskocz mnie, gro. O, nie zaskoczyłaś. trochę gówno, ale i tak mam już tak dobre statystyki, że nie przejmuję się tym jakoś specjalnie. Zmieniamy, może liczę na tu jeszcze jednego Solharta? Jeszcze jest szansa? Jeszcze jest szansa bombą. Bardzo dobre itemy, niektóre, których niestety nie mogę kupić. Co tu jest Crowd Space? What the hell? Wave... Co? Okej. Okay. Wow. Wow, no. Szczęście rywka, szczęście rywka. Ej, czemu nie możemy mieć 200 obrażeń więcej? To bym miał plus 20 komentarzy na odcinku, nie? Ej, bez jaj. Xlax i... Jam. Dobra, nic ciekawego, całe piętro z nami. Lecimy sobie na kolejne. No nie, no, no czemu nie mogę dostać 200 obrażeń więcej? Ale syf. Kolejne coiny. No i walka z gridem. Zaraz zobaczymy, czy ten Acid of Sloth zadziała. No nikt nie slowuje nawet. Ej, no właśnie, ja go już kiedyś używałem i też mi nie slowował nic. I tak się zastanawiam, o co chodzi z tym Acid of Sloth. Boże, jakie obrażenia bije, to jest jakaś masakra przecież. A i tak mnie trafił, o ty dziadu. Pan, panie gridzie, jest pan wszom na zdrowym ciele narodu polskiego. Tyle mam panu do powiedzenia. No i druga forma to już w ogóle będzie pikuś tak naprawdę. W drugiej formie on ma bardzo mało zdrowia. Nie powinien sprawić żadnych kłopotów. Ale ten Brimstone kosi. Ale no nie no, mamy D6, mamy jeszcze Berfrifa. Jako Isaac zwykły. To jest postać z największą ilością możliwości
zmian w całej grze. No i jeszcze sobie dobijemy troszkę coinów. O ty, no nieprzystojna maszyna jesteś. Ale syf. No dobra, kochani, pół godzinki, ale szybkie podejście. Dlatego niektórzy nie lubią green mode'ów, bo nawet nie zdążą zjeść obiadku całego. Ale nie no, pół godziny to powinno większości wystarczyć. Ja wam, kochani, jak na razie bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już niedługo. Trzymajcie się i cześć!